Czerpaliśmy z istniejących już przykładów na arenie międzynarodowej w tych naszych miastach partnerskich z projektu, natomiast to nasze miejsce jest jednak troszkę inne i funkcjonuje na własnych zasadach. Dodaliśmy tutaj taki nasz szlif opolski, czyli to jest jedyne miejsce takiego rodzaju. Cały czas chcieliśmy coś zrobić, nie tylko mówić o edukacji, jak zapobiegać powstawaniu odpadów. Cały czas chodziła nam po głowie ta idea, że trzeba wcielić to w życie. Nazwa też powstała u nas, narodziła się w wydziale. Cieszymy się, że udało nam się ten sam lokal tak zrewitalizować, że cieszy oko naszym zdaniem. Jest to prowadzone miejsce przez Urząd Miasta, przez pracowników, którzy wyszli z inicjatywą, której celem jest edukacja, przede wszystkim ta, która pokazuje, jak można ratować ziemię. To brzmi wszystko bardzo górnolotnie, ale jest prawdziwe. Od prostych gestów można wpłynąć na to, jak nam się i naszym następnym pokoleniom, naszym następcom będzie żyło, bo jest w Opolu miejsce, do którego można oddać rzeczy nam nieprzydatne i w ten sposób być może nadać im drugie życie, bo one zostaną wymienione na jakieś inne rzeczy albo trafią na składowisko odpadów, ale będą już odpowiednio wysegregowane, więc właściwie zagospodarowane. I to, myślę, ciekawa, fajna idea. Myślę, że to miejsce wypełni się szybko życiem mieszkańcami, którzy w intencji dbania o środowisko, dbania o ziemię przyjdą tutaj, a przy okazji pozbędą się rzeczy po prostu dla nich zbytecznych. Rzeczy, które są nam zbędne, jeżeli stają się zbędne, praktycznie trafiają do odpadów, więc stają się wówczas odpadem. No i cały trik tej reużytkowni tego miejsca polega na tym, że one się nie stają odpadem. Dalej są rzeczą i tylko różnica jest taka, że dla kogoś były niepotrzebne, a dla kogoś będą potrzebne. I tu już następuje ta wielka zmiana, czyli coś, co najprawdopodobniej stałoby się odpadem, odpadem nie będzie. I bardzo wspieramy tego typu miejsca, dlatego też zmieniamy nasz regulamin. Chcemy, żeby przed PSZOK-iem, zanim coś wjedzie na PSZOK, stanie się odpadem, a widzimy, że może stać się czymś naprawdę użytecznym, chcemy, by to właśnie zostało, czy to w punkcie wymiany rzeczy, czy to właśnie tutaj w reużytkowni, zostało wyeksponowane i by ktoś, kto po prostu nie chce wydawać pieniędzy, nie zależy mu na nowej rzeczy, albo szuka czegoś nawet takiego, bym powiedział, retro, czegoś, czego już dzisiaj kupić nie można, ale ktoś tego nie potrzebuje, bo nie wiem, woli nowoczesny styl na przykład, to będzie mógł sobie taką rzecz po prostu zabrać i stanie się ta rzecz chcianą rzeczą. Chcemy, żeby to było miejsce wymian, ale wymian tak jakby już prawie bezpośrednich, czyli udostępniamy przestrzeń, mieszkańcy mogą przynieść rzeczy, zostawić, zabrać, natomiast to muszą być rzeczy sprawne. To nie jest PSZOK, czyli nie przyjmujemy tutaj odpadów, przyjmujemy tutaj rzeczy, które od razu mogą znaleźć nowego właściciela. Obiekt nie spełniał warunków ogniowych, że tak powiem, i to była jedna z trudniejszych rzeczy, które tutaj musieliśmy wykonać. To się wiązało ze specjalną ochroną stropu. Tam musiała być wykonywana dodatkowa konstrukcja, która nie była przewidziana w samym projekcie. Okna są jakby pod nadzorem konserwatora zabytku i to też kosztowało wiele pracy, rewitalizacja, doprowadzenie tego do stanu, który widzimy. Mam nadzieję, że to miejsce się mieszkańcom spodoba, że będą nas odwiedzać, bo każdy mieszkaniec, wydaje mi się, będzie miał większą jakby odwagę wejść tutaj, spytać się, jak to działa, na czym polega nawet selektywna zbiórka odpadów, bo my już tu poszliśmy krok dalej, czyli wdrażamy już gospodarkę o obiegu zamkniętym. Natomiast służymy radom też jeszcze, jak segregować i co robić, żeby tych odpadów nie było. Państwo zapoczątkowaliście tak naprawdę też to, że to miejsce ożywa za sprawą flory. No, roślinki są, że tak powiem, nieodzownym elementem. Zajmujemy się zielenią miejską nie od dziś. Chcieliśmy troszeczkę raz, że to wnętrze ożywić, bo roślinka ma to do siebie, że troszeczkę ożywia wnętrze. No, poprawić wizerunek, wprowadzić ten aspekt taki ekologiczny, edukacyjny. To jest właśnie ten aspekt edukacyjny i tak naprawdę to było główne, pierwsze założenie, które mieliśmy, żeby edukować dorosłych, do których ciężko nam na co dzień dotrzeć z naszymi akcjami edukacyjnymi, więc zapraszamy tutaj wszystkich mieszkańców dorosłych, którzy chcą porozmawiać o odpadach, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, pokażemy, jak działa nasza aplikacja, gdzie można znaleźć informacje na temat gospodarki odpadami, będą książeczki edukacyjne, ulotki, będą tutaj osoby kompetentne, które przybliżą ten temat. Dzieci szkoły też, ponieważ chcemy pokazywać, na czym polega ta idea obiegu zamkniętego w praktyce, więc jak najbardziej. Dzieci szkoły zapraszamy tutaj, będziemy opowiadać o tym miejscu i przybliżać gospodarkę obiegu zamkniętym.